Dzień dobry Państwu, naszym gościem Stanisław Srokowski. Panie Stanisławie, wczoraj 7 lipca odbyła się demonstracja pod Sejmem, a następnie marsz pod tablicę upamiętniającą ofiary OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jakie są Pana refleksje po tych wczorajszych uroczystościach? To było bardzo ważne, bardzo odpowiedzialne i bardzo sensowne działanie. Po raz pierwszy Kresowianie od 70 lat postanowili spotkać się pod Sejmem i zaapelować do naszych władz parlamentarnych, żeby wreszcie Polacy, Kresowianie mogli uczcić 11 lipca jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa. Przybyło na to spotkanie około 1000 Kresowian i naszych przyjaciół. Było bardzo wiele interesujących, mądrych wypowiedzi, a potem poszliśmy do marszałka Sejmu, żeby złożyć mu petycję. Niestety okazało się, że pan marszałek Sejmu nie raczył nas przyjąć, co jest postępowaniem haniebnym i bardzo antypolskim. Uważamy, że takie zachowanie marszałka Sejmu jest niegodne piastowania tego typu funkcji. Po demonstracji pod Sejmem duża grupa Polaków, Kresowian, poszła w pochodzie z transparentami, z modlitwą, ze wspomnieniami imion tych, którzy tam zginęli, pomordowanych, w zadumie, w spokoju, pod tablicę upamiętniającą tamte straszne czasy. I wydaje mi się, że powinniśmy tego typu spotkania powtarzać częściej, ponieważ one odwołują się do najlepszych tradycji polskich, do szanowania polskiego głosu, do szanowania polskiego narodu, do szanowania polskiego sumienia. Panie Stanisławie, ostatnie pytanie. Wczoraj było widać, że kilku przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, kilku senatorów, posłowie, ci, którym leży na sercu sprawa Kresowa, pojawili się na naszej demonstracji i chwała im za to. Natomiast było sporo krytycznych uwag pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, pojawiła się inicjatywa, żeby na przykład w Łodzi od 11 lipca tego roku, czyli od najbliższego poniedziałku, robić tak zwane miesięcznice wołyńskie. Czyli chcą na przykład w Łodzi chodzić co miesiąc pod biura posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby się dopominać ustawy, która upamiętnia te ofiary. Co pan sądzi o tych nastrojach i co pan sądzi o tej inicjatywie, żeby się upominać pod biurami Prawa i Sprawiedliwości? Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość obiecała, że wreszcie ustanowi 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Pomordowanych. Do tej pory nie spełniło, Prawo i Sprawiedliwość nie spełniło tych zobowiązań. Będziemy o nie walczyć, będziemy przypominać i dlatego też ta inicjatywa miesięcznic spotykania się 11 lipca i każdego 11 pod biurami PiS-u w całej Polsce, we wszystkich miastach wojewódzkich, a być może także innych, jest inicjatywą godną naśladowania i bardzo zachęcam do popularyzowania tej idei. Dziękuję bardzo. Dla kanału YouTube'owego Sumienie Narodu mówił pan Stanisław Srokowski, autor wielu książek o tematyce kresowej, również można powiedzieć autor książek, na których opiera się scenariusz filmu Wołyń, który ukaże się na początku października tego roku w kinach. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.